No cześć, hola señores, señoritas, señoras. Cieszę się, że jesteście. Kontynuujemy zadanie z matury z operonem. Jest to zadanie z baz danych, akcesik, zadanie numer 6.2 tym razem. Skakuje na mój pulpit. Ach, na tym pulpicie to same śmieci są. O, już jest to, co trzeba. I mamy akcesa, w którym zrobiliśmy zadanie pierwsze, to znaczy podpunkt pierwszy. Może wyświetlę samo zadanie. Otóż mamy właśnie tutaj to zadanko i zrobiliśmy tutaj część pierwszą, czyli firma Y chce wiedzieć, jaki jest stan zatrudnienia z zestawieniem na konkretny rodzaj umów. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, no to oczywiście zachęcam, żeby poprzedni odcinek obejrzeć, no bo to jest ciąg dalszy tego, co było. Teraz mamy ciąg dalszy, czyli zadanie 6.2 i w tym zadaniu mamy powiedziane, że w firmie Y wynagrodzenie wypłaca się 10 dnia każdego miesiąca z pracownikiem, który jest specjalistą w różnych dziedzinach. Firma Y może podpisać kilka umów o dzieło i umów zleceń, nawet jeżeli z tą osobą już została zawarta umowa o pracę. Czyli pracownik może być wielokrotnym pracownikiem tej firmy. To znaczy pracownik to jest nazwa dla umowy o pracę, tak mówiąc językiem fachowym. Jeżeli jest wykonawcą dzieła, to jest wykonawcą. Jeżeli jest zleceniobiorcą dla umów zleceń, to jest zleceniobiorcą. No ale czasami potocznie mówimy, że jest to pracownik, który pracuje na różnych rodzajach umów. I teraz mamy podać imię i nazwisko pracownika, który w dniu grudniowej wypłaty, na wypłata się 10 każdego miesiąca, czyli 10 grudnia, ma największą liczbę obowiązujących umów. Tak? Czyli musimy teraz sprawdzić, po pierwsze w umowach, na dzień 10 grudnia, które umowy są obowiązujące, no a później jeszcze do tego dołączyć imię i nazwisko. Tak? Pamiętacie, że mieliśmy już, że mieliśmy już tutaj zestawienie konkretnych umów, bo mieliśmy grupowane na 10 grudnia. I pamiętacie to, że było data is null. Tak? Czyli również tych, którzy mają jeszcze pustą datę. No i grupowaliśmy po rodzaju umów, ale tym razem będziemy musieli coś więcej dołożyć. Bo nie możemy tylko po rodzaju umów, ale też jeszcze wcześniej grupować po rodzaju pracownika, czyli po jego PESEL-u. No to co, lecimy, skopiuję sobie to, bo to mi będzie podstawą. Tworzenie, projekt, kwerendy. A, właśnie, muszę jeszcze poza zatrudnieniem, które mam, będę musiał dołożyć jeszcze imię pracownika. Czyli muszę jeszcze doczytać, zanim kwerendę, muszę doczytać nową tabelę. Nie tylko zatrudnienie, ale teraz narzędzia, dane zewnętrzne, źródło danych z pliku, plik tekstowy. Przeglądaj, na pulpicie to miałem, dodaję pracownik, ok, dalej, pierwszy wiersz zawiera nazwy pól, dalej, pamiętacie, że tu trzeba liczbę całkowitą długą zmienić na krótki tekst, bo inaczej te PESEL-e się nie wczytają, dalej i zakończ. No i mamy pracownika, więc możemy teraz zrobić projekt kwerendy. O, i teraz obydwa już musimy dodać, obydwie te tabele, bo muszę pracownika połączyć, tak? Połączyć pracownika z umowami. To co prawda mi będzie potrzebne dopiero w drugiej części, żeby wyciągnąć imię i nazwisko, ale gdybym został na samym zatrudnieniu, no to w tym momencie miałbym tylko PESEL tego pracownika. Mógłbym znaleźć PESEL, a ja chcę jeszcze potem imię i nazwisko. Więc zanim przejdę do imienia i nazwiska, będę i tak tylko używał tego, ale pamiętajmy o tym, że to musi być połączone. No i teraz mamy to połączenie. No i co to znaczy? Połączenie to jest inner join, tak? Wewnętrzne złączenie.
że z pracownika złączonego z zatrudnieniem na czym? Na PESEL-u, że PESEL-e w obydwu zestawieniach muszą się równać. I słuchajcie, te złączenia tu są różne, bo w następnym zadaniu nam będzie potrzebne inne złączenie. Więc ja może pokażę, że jak to klikniemy, to są trzy rodzaje złączeń. Że uwzględnia tylko te wiersze, w których sprzężone pola obu tabelach są równe. Czyli jeżeli mamy pracowników, którzy nie mają żadnej umowy, no bo dopiero ich dodaliśmy do bazy, to nie widać tutaj tych pracowników, bo oni nie mają żadnej umowy przy tym złączeniu. Natomiast gdybym zrobił złączenie lewostronne, czyli uwzględnia wszystkie rekordy z pracowników i tylko te rekordy zatrudnienia, które są równe, no to w tym momencie wszystkich pracowników będę miał i tych bez umowy, i tych z umową, i to nam będzie potrzebne w następnym zadaniu. A odwrotnie, prawostronne złączenie, to teraz miałbym wszystkie zatrudnienia, nawet jeżeli usunąłem pracownika, który był zatrudniony. No zależy, co chcę uzyskać. No w tym przypadku w zasadzie wystarczy pierwsza rzecz, czyli inner join, ponieważ i tak chcę policzyć tego, który ma najwięcej umów, więc ci, którzy nie mają umów, to mnie nie interesują, gdyby tacy byli. Więc lecę sobie z dowolnym rodzajem złączeń, nie ma to znaczenia dla tego zadania, bo i tak musi się zgadzać lewa z prawo. No więc mamy te złączenie na PESEL-ach, czyli PESEL-e pozwalają łączyć. No i lecimy co? Na razie select gwiazdka. No jeżeli bym sobie to uruchomił, no to mam po prostu złączenie dwóch tabel. Dwa razy jest PESEL, dlatego tu mam pracownik.PESEL i będę miał zatrudnienie.PESEL. Tak? Jest dwa razy ten PESEL, jest nazwisko Spojda Joanna i ma umowę taką. Pławska Katarzyna ma umowę taką, Mazurkiewicz ma umowę taką. Jeżeli bym sobie to posortował według nazwisk, no to będę widział, uporządkujmy to według nazwisk, no to mam Ambroziak, Andrzejewska, Augustyńska, Balce, Braciszewska. O, tu widać na przykład jest gość, który nam się powtarza, Chojnacki Michał, ponieważ on ma dwa rodzaje umów. Tak, ma umowę o pracę na czas nieokreślony i umowę o dzieło. I stan rodzinny, to, że z partnerem wychowuje dziecko, to już nam w tym zadaniu nie jest potrzebne. No, nic, małe nawodnienie. A wy naciśnijcie pauzę i spróbujcie sobie to wczytać. No, ja się nawodniłem, wróciłem, a miałem wrócić na pulpit, a wróciłem tu. O, już jestem na pulpicie. Więc mamy takie złączenie. I teraz z tego złączenia muszę ich pogrupować po PESEL-u, a potem po rodzajach umów. Nie, po rodzajach umów nie, bo mam odpowiedzieć na pytanie, który ma największą liczbę umów. No to nie, to tylko musimy policzyć, ile ma umów. Czyli teraz tego gościa grupujemy PESEL pracownika. No i co się dzieje? Nie wykona się to. Dlatego, że nie można grupować według pól, jeżeli tu jest gwiazdka. Tak, ja mogę sobie tylko ten PESEL zrobić. Aj. PESEL i mogę policzyć. Count. Gwiazdka, nie? Mogę policzyć. No i dalej jest błąd, ponieważ on nie wie, o który PESEL mi chodzi. Ja wiem, że one są złączone, więc są identyczne. No ale trzeba to powiedzieć wprost, że chodzi o to, że jest pracownik. .PESEL pracownik.PESEL. No aha, nie mogę po nazwisku teraz już tego porządkować, bo nazwiska tu w ogóle nie ma, więc to jest w ogóle niepotrzebne.
I teraz mamy, popatrzcie, ten gość ma jedną umowę, ten gość ma jedną, ten ma trzy umowy, czyli muszę znaleźć gościa, który ma najwięcej. No to ja to teraz uporządkuję po tej ilości umów. Tylko, że ten, co ma najwięcej, jest na samym końcu. A ja bym chciał, żeby on był na samej górze. Czyli uporządkować malejąco. Descending. Desc. I on jest, to jest ten pierwszy. No to jak mu powiedzieć, pokaż pierwszego? No, select top one. Select top one. I mamy tego gościa. Ale my nie chcemy jego PESEL-u, bo pytanie jest o jego imię i nazwisko, gościa czy gościówę, nie wiem kto to będzie. I teraz ten gość lub gościuwa, my chcemy widzieć jego nazwisko, on ma cztery umowy, czy ona ma cztery umowy, ale nie wiemy jak się nazywa. I teraz dopiero sięgamy do tego, że przecież możemy sobie zrobić pracownik, nie tylko PESEL, ale pracownik, w zasadzie nawet tu nie PESEL, tu wystarczy imię, pracownik, nazwisko, no i otrzymamy błąd. Dlaczego? Dlatego, że każemy mu wyświetlić imię i nazwisko, które według niego nie jest w funkcji agregującej group by. Więc teoretycznie on tego, no wiemy, że tak nie będzie, bo nie będzie osoby o tym samym PESEL-u, a o różnych nazwiskach. Ale to my wiemy, nie? Natomiast akces tego nie wie. Więc musimy go jeszcze po tych rzeczach zgrupować. I widzimy, że to jest Julita Winkowska. Gdyby faktycznie było tak, że PESEL-e się powtórzą dla innych imion, no to tu by nam wyskoczyły jakieś dziwne wyniki, nie? Byłoby kilka osób o tym samym PESEL-u. Bo on najpierw zgrupuje według PESEL-u, potem zgrupuje według imienia wszystkich tych o tym samym PESEL-u, a potem tych o tym samym PESEL-u i imieniu zgrupuje według nazwiska. No to możemy sobie tak w ramach ciekawostki, bo zadanie już jest zrobione, czyli już jest koniec, ale zapiszmy je może. Zadanie. Podkreślenie 6, podkreślenie 2. Ale gdybym faktycznie tu sobie w pracownikach zrobił jakąś taką schizę, żebym powielił na przykład to tu. Ten PESEL sobie powielę kilka razy. I teraz byłaby tutaj pod tym PESEL-em jeszcze Nowak Elżbieta. Potem na przykład Kacia Puła Elżbieta i potem Kacia Puła Anna. Ok, no tu tam nieważne S. Tylko tak, tylko powieliłem PESEL, który tu nie wychodzi jako PESEL ten, tej dziewczyny. Nie pamiętam jaki tu był PESEL. Ten PESEL. Ten PESEL. Nie, tu. Tu. O, tu zacząłem psuć, nie? Tu zacząłem psuć. OK. No właśnie, czyli teraz popatrzcie, co się stało, ponieważ PESEL był jakby ten sam, no to mamy ją potraktowaną, bo w tym momencie błąd w bazie wystąpił. No mamy złączenie po PESEL-u, mamy i Elżbietę Kaciapułę, i Elżbietę Nowak, i Julitę Winkowską, i one mają wszystkie po cztery te umowy.
bo w tych umowach jest jako PESEL przypisana tamta wartość. No ale to już tak tylko mieszam zupełnie poza tym zadaniem maturalnym. Wróćmy do tego, co było, że te osoby, oczywiście ich tu nie ma, to jest poza naszym tematem, usuwamy je. Tu oczywiście wracam do top 1. I mam tą osobę, no bez tego PESEL-u, bo to już było moje psucie. Mam tą osobę, żebym miał to zapisane. Mam tą osobę, która ma 4 umowy i na odpowiedź mam właśnie imię i nazwisko osoby, która w dniu tej wypłaty ma najwięcej umów. No właśnie, teraz pytanie, czy tutaj jest to na pewno w dniu wypłaty. Znalazłem osobę, która ma najwięcej umów, ale niekoniecznie w dniu wypłaty. Być może, że ona już w ogóle u nas nie pracuje. Być może, że została już w ogóle zwolniona, robiła kiedyś miała 10 umów. Czyli ja muszę wrócić do tego, że ja muszę zassać sobie z tej części, z tego poprzedniego zadania, o, że ja chcę tylko mieć te umowy, te, których data jest późniejsza niż dzisiejsza oraz jest nulem, czyli jeszcze ciągle trwają, żeby wyrzuciło mi te umowy, które nie trwają. I teraz zatrudnienie 6.2. Czyli zanim to wszystko zrobię, z tego mi będzie potrzebne to. I zobaczmy. No dalej jest to Julita Winkowska. Ale mogłoby być inaczej. Więc o tym nie należy zapomnieć, że to zadanie jest niestety troszeczkę kiepsko sformułowane, ponieważ wychodzi ten sam wynik. Także no, wynik mógłby być, ale bez tego czy bez tamtego. Ale popatrzmy, jeżeli teraz Julita. Zepsujmy tej Julicie. Jaki ona miała ten PESEL? No jak nie został odnaleziony? I popatrzcie, tu jest ta dziewczyna i jej się kończy umowa w grudniu. I te umowy się wszystkie kończą w grudniu. Ma jedną umowę, o, tu ona jest. To są te 4 umowy. I ma jedną umowę, która jest na czas nieokreślony, a te ma, którą się kończą w grudniu. Więc na dzień 10 grudnia ona jest okej, w porządku. Ale gdybym ja jej tu zafałszował, ona już została wyrzucona. Tu ją wyrzucimy. Oczywiście to nie w tym zadaniu, ale ją wyrzucimy, żeby pokazać. O, i tylko znaczy, o, umowę o pracę niech se ma. Niech se ma tą jedną umowę o pracę. Ale te 3 umowy już o dzieło skończyła, już to dzieło wykonała. I teraz będę chciał to wykonać. I już jest Sandra. Bo tamte 3 umowy były, ale one się skończyły. Tak? A jest pytanie, że na który ma w dniu wypłaty najwięcej tych umów. Więc teraz Sandra ma najwięcej, Julita już wypadła. A jeżeli zapomnę o tym, o tym, to wywalę, nie? Bez tego, to mi wróci Julita. Bo ona ma w sumie 4 umowy, tylko że się skończyły. Więc to zadanie jest troszeczkę źle sformułowane. To zadanie jest sformułowane tak, że nawet jak zapomnimy o tym fragmencie, to ono teoretycznie da poprawny wynik. Ale tylko dlatego, że nam chodzi o 10 grudnia. Tej dziewczynie się kończyły te umowy, jak wiecie, kończyły się jej tutaj 30 grudnia. Więc na przykład w styczniu... O, wróćmy nawet do tej bazy. Gdyby pytanie było o styczeń, no to wpisujemy tutaj... Styczeń 2021
1. Powiedzmy, niech będzie 10 stycznia, tak? Właśnie. I teraz kto wygrywa? Czemu? Przecież miało... Aha, dobrze, bo jest... ma być top one, ale wszyscy mają jedną umowę, czyli na dzień 10 stycznia wszyscy mają jedną. Tak? Bo jest ten warunek. A jeżeli usunę ten warunek, to znowu zobaczę tylko Julitę. Bo znowu na dzień 10 stycznia ona ma 4 umowy. Bo nie uwzględniłem tego, że one się kończą. A jeżeli one się kończą, to nagle, sorry, ale Julita jest tylko jedną z wielu, które mają jedną umowę. No, mam nadzieję, że tutaj troszeczkę za dużo nie nakręciłem. Ale to jest ważne, bo nie wiadomo, jak będzie sformułowane zadanie. I to zadanie jest, jak widać, no nie za bardzo sformułowane, bo odpowiedzi tu są różne, które dają poprawny wynik teoretycznie. A w praktyce zapomnieliśmy o tym fragmencie na początku i dopiero później go dołożyliśmy, a wyniku to nie zmieniało. Więc łatwo jest, żeby uczeń zapomniał o tym właśnie warunku. No dobrze, moi drodzy. Proszę Was jak zwykle o małą przysługę. Jakiś subik, jakiś lajczek, jakieś udostępnionko, może komentarzyk pod filmem. Zapraszam na grupę na Facebooku Edukacja Gwarantowana, Informatyka bez problemu zdana. I zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli mogę pomóc, chętnie pomogę. A na tę chwilę już będę sobie znikał. Cześć i pa, hasta luego. Hasta pronto.